dać drugie cecie. Misiu. Jestem sidełko. Jestem sidełko takie nasze. Nie takie. Muszę zrobić, a tu jest globel. Widok. Widok piękny, Kiciu. Tak, Misiu, daleko. Taki szlak. Jest mokro. Nawet bardzo mokro. Chociaż tam u góry trochę. Trochę sucho i tam. Do góry. Mamy szczyt hełmu. Zróbko. Dochodzimy do szczytu hełmu, ale dość pomachaj. Uwaga, odwracamy się. Jest na hełmie kilka takich grzbietów, gdzie wydaje się już, że jesteś na szczycie, ale jeszcze na nim nie jesteś. A tam za nami jest już szczyt, jest szlak niebieski, chociaż weszliśmy na niego trochę od środka idąc z dołu, spoza szlaku. Trochę się powspinaliśmy i co? No i jesteśmy na górze. Skróciliśmy sobie troszkę dystans, ale było stromo. Antoś jest siodełko, ale walczy jak może, więc jest mistrzem. Tak. Wiosnę czuć. Jest pięknie. Idziemy. Mamy krzyż przed sobą. Antoś widzi pierwszy raz. Dobrze było, pozdrawiamy. Jak jest, Kiciu? Fajnie tutaj, czy nie? Fajnie tu. Siedzimy sobie, jemy. Piękna wiosna. Można spać, Misia, trzeba się trzymać, tak? Puzelku i schodzimy. Super, piątka. To tata się pyta Antosia teraz, jak się czujesz, Antosiu, na szczycie hełmu? Też się dzieje, jestem się na hełmie, ale my widzimy taki krzyż. Taki krzyż widzimy, taki do góry. Ogromny, kochanie. Schodzimy z hełmu. Au, młode wilki! Antosiu, młode wilki! Krzyczysz! Nie. Ja. Młode wilki, był taki film, super. Pozdrawiamy serdecznie, warto chodzić. No, sidełko daje radę. Antoś ma 15-16 kg. I co? Jakoś daliśmy radę, chociaż momentami trzeba było odsapnąć. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa! Pa, pa, Antosiu, powiedz! Pa, pa! Zadowolony jest na pewno, trzylatek.